Siemaneczko w 20 części Let's Play Morrowind. No i co, i lecimy oddać zadanie dla przywódcy gildii magów, przywódczyni. Misja, bardzo dobrze. Dobrze, po prostu wezmę od ciebie czaszkę. Doskonale nadaje się do mojego planu. Dziękuję, a teraz zgodnie z obietnicą odpowiem na twoje pytania o kult newaryjski. Proszę, pytaj, okej. Według kultu uprawnionego przez popielnych, martwych bohater Nerwar... Co? Nie, Nerevar... Nerevar odrodzi się, aby wypełnić obietnicę. Dobra. Okej, dobra, możemy stąd iść w takim razie. Tak, nie, to bez sensu, to szkolenie. Jak widzicie, też tak zapomniałem o tym dodać, kurde, na fotelu się nie mogę usadowić. Mamy łuk założony, bo też byłem trochę sprzedać sobie broni. Zostawiłem łuk, zostawiłem magiczną broń na jakieś truposze. Stary, wysłużony sztyletcik. No i kurde, zastanawiam się, czy się nie przerzucić na długie miecze, bo to jest fajne, ale może... No to nie jest moja umiejętność główna, to nawet nie jest... Nie no, jest, długie, dodatkowe, no właśnie. Ale może w krótkie ostrza zainwestujemy jeszcze troszeczkę? Tylko przydałaby mi się lepsza broń. A tutaj u płatnerza jest tylko topór dwuręczny na sprzedaż. Ale dobra, chodźmy teraz zdać raport naszemu ziomeczkowi z ostrzy, nie? Bo on będzie na pewno zainteresowany tymi notatkami. W sumie my też możemy być. A jeszcze kurwa to mogłem sprzedać, zapomniałem. Tak, to jest to. No to sobie przeczytałem, nie? Nie, ale myślałem, że coś może mi wpadnie, jakaś umiejętność podskoczy, wiedza na przykład. Dobra, mniejsza. I też wiem, jak zrobić kolejne zadanie dla gildii złodziei, ale po kolei. Najpierw chodźmy do tego gościa, do naszego ziomka. Musimy się też u niego przekimać. No bo trzeba rozdać poziom. Musimy się zastanowić, co chcemy szkolić. No potrzebuję lepszej broni, nie? Ale te krótkie ostrze. Miejscowy kowal kurwa nie sprzedaje tego, nie? Tylko ma pancerze. Przesuń się, gościu, Jezus. Jakie upierdliwe typy. O Jezus, serio wszedłem na jakiś balkon. Najcie mi siana. Chodźmy do niego. Zdać raporcik, zobaczymy, jaki będzie dalszy los naszego wątku głównego, nie? Please, by all means, I'm listening. Tak, słuchasz, to świetnie, ale najpierw się przekimam, tylko zanim się przekimam, to zapiszę, bo coś może nas zaatakować. W sumie mogę tu już walnąć 20. Jak 20 odcinek Morrowinda. Godzinka. Dobra. I 3 punkty. Co chcę tutaj rozdać? Zwinność. Twoją zdolność do unikania i zadawania ciosów oraz wpływa na maksymalną kondycję. Dobra. Osobowość wpływa na twoją zdolność zjednywania sobie napotkanych postaci. Nie, na pewno nie. Osobowość. Szybkość. Jak mogę się szybko poruszać? Siła czy szybkość? Jak myślicie? Może siłę weźmiemy. Bo to jest zadawanie obrażeń podczas walki z warczy jest bardzo kuszące, więc tak, weźmy to. No i większe obciążenie też jest spoko. 200 o 10 kilo, no to fajnie nam to wzrosło. Myślałem, że się przy... Ale dobra, no nic nas nie zaatakowało, okej. Tak, czy to notatki na temat dobra? Od dzisiaj będę na ciebie mówił Drax, Terminator Bractwa Ostrzy. Wow, Terminator. Dobra, pamiętaj jednak, że niezależnie od tego, kiedy się tutaj znów pojawisz, rozkazy będą już na ciebie czekały, okej. Jakie są kolejne rozkazy?
Przemyślałem, to musisz porozmawiać z trzema informatorami Vivek i wypytać je dokładnie o Newarejczyków i szósty ród. Pierwsza informacja jest, aha, dobra. O, Gildia Złodziei, to fajnie, bo tutaj też kończę Gildię Złodziei. Druga informacja. Zmorak Tong. Kapłan, dobra. Proszę, zapisałem dla ciebie szczegółowe informacje. Oto 200 smoków na łapówki i inne wydatki. No stary, te twoje 200 smoków to na pewno mi pomoże. Znaczy, pomóc pomoże, ale... Dobra. Agentem Gildii Złodziei. Okej. Okay. Nie, nie, nie o to mi chodziło, przepraszam. Ale gierka się uparła. Mhm, no skrytobójca. Właśnie, my nas skrytobójcy też chcą załatwić. Kurde, ciągle zapominam, żeby sprawdzić, czy to nie jest związane z dodatkiem. Bo jak nie, to będziemy robić ten wątek kiedyś tam. Dobra, spoko. A jakie masz szkolenia? Bez zbroi... Retoryka i walka wręcz. I wszystko, co mnie w ogóle nie obchodzi, z tego co widzę. Chyba, że retoryka. Weźmy sobie trochę retoryki. Weźmy do 20. Rzadko z tego skorzystam, ale to mam na marnym poziomie, a to jest moja umiejętność główna. Więc tak, więc sobie trochę kasy wydajmy na to. Nie kosztuje jakoś zajebiście dużo. Dobra. Jak tam Znaczy umiejętność dodatkowa, przepraszam. Rzadko z niej korzystam, ale wiecie, umiejętność dodatkowa, więc fajnie to mieć na 20, a nie na jakiejś zesranej 15. Tarcze tak powoli mi idą. No w sumie często chodzę z pochodnią albo innym shitem. Dobra, coś jeszcze chcę tu zrobić. Dużo mi brakuje do następnego poziomu. No, bez przesady. Tak, gildia... Złodziei. Ostatnie zadanie. Już wiem, do kogo się tu musimy udać. Już wiem, tak to bym błądził, pytał, szukał nie wiadomo kogo, a tak to już wiem. To są te drzwi? Nie, 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 to 9 palców, nie? Chociaż też muszę, kurde, znaleźć tu jakiegoś kwatermistrza, no jakaś broń by mi się przydała lepsza. Ale to między odcinkami będę się pokminić, no i wyprawa do Vivek. Ale wszystko mamy tu załatwione, będę też musiał sprawdzić. Mamy to wszystko jest zamknięte. Na przykład to zadanie ze skrytobójcami. Może zapiszmy. Masz kurwa sporo złota, ale nie chcę cię denerwować. Nie, 20. Mhm. Witaj, przyjacielu. Witaj w Balmorze. Jakieś pytania z chęcią odpowiem. Widzę, że nas nawet trochę lubisz. Zabezpieczenie, skradanie się, akrobatyka? Nie, dzięki. Cena za twoje usługi. Tylko o co ja cię miałem wypytać? Właśnie, może o to. Muszę przyznać, że ostatnio zaniedbałem gildię. Z pewnością pomogę wam zabezpieczyć przy południowym murze. Powiedz Habashi, że jestem do jego dyspozycji. No i zajebiście. No i zajebiście. Trochę było chodzenia, żeby go znaleźć, nie powiem. No mówię, to się nie nadawało na odcinek, nie? Nie było sensu, zanudzilibyście się. Chodźmy teraz po nagrodę. To wygląda o wiele ciekawiej, nie? Finalizacja zadania i odebranie nagrody. Gdy nas nie śledzi, nie. Ja myślałem, że będę mógł wyrnąć z tych, z tamtej gildii ten, wiesz, tej konkurencji. Ale na razie takiego nie ma. Jest specjalistą, dobra, czy nam pomoże? Chyba się myśli, że tak będzie dobrze. Wkrótce Common Talk zaatakują nas. Wkrótce Soaring, Kamienne Serce i Common Talk zaatakują nas ponownie. Dobrze nam służysz, Drax. Jeśli za twoją głowę wyznaczono nagrodę, bo inni... Myślę, że odpowiesz za przestępstwa. Habashi to załatwi. No dobra. Gratuluję, Drax. Teraz możesz zwać się Agent Drax. Wow.
wykonać zadanie dla złodziejskiej braci i staraj się ćwiczyć swoje umiejętności. Kurwa, jeszcze nie jestem w wysokiej randze, no come on. Handel też nie? O Jezus. Naprawdę? Nie ma dla ciebie żadnych kolejnych zadań. Może jubiler... Dobra. Ale nie no, zadania na pewno będą Vivek, nie? W ogóle Vivek to jest miasto w przeciwnym kierunku, nie? To jest tutaj gdzieś. No właśnie. Pytanie, czy my tam z butem będziemy chcieli iść stąd. Możliwe. Możliwe, że tak. Dobra. Musiałem przekonać. Dobra. Habashi słodkie usta podziękował mi za przekonanie. Okej. Opcje, tematy, misje. Informator z Vivek. Nie. A to tak, informator, że tak. Za krótką historię. A co ja tutaj musiałem zrobić? O, ładny prezent. Bardzo chciałbym mi coś opowiedzieć. Okazało się, że to ciekawa, choć krótka historia. Mhm. Okej. Dobra. Come on talk, zwiadowca, lichwiarz, to jest raz, dwa, trzy mędrzec, cztery złodziej i piąty kowa. No dobra, ale ja już znam ich imiona. Okej, czyli co, robimy tą krwawą łaźnię? Nie no, kurwa, ich jest ich tam cały rój, nie czuję się chyba jeszcze na siłach. Więc może się trochę wstrzymajmy. Właśnie piękna... To już zrobiliśmy. Ale czy ja go gdzieś znajdę? Nie mam pojęcia, gdzie go szukać w ogóle. O czerwonych włosach. W ogóle mi się to nie kojarzy z niczym. Czerwone włosy. Chodziło mi, że w... No dobra, to tam będę mógł pogadać o swoim morderstwie, okej. Ale dobra, tutaj mamy mniej więcej... No parę jeszcze rzeczy jest, ta krwawa łaźnia, tylko... Potrzebuję nauczyciela. Potrzebuję nauczyciela, który mnie wyszkoli w walce bronią. To nie nauczysz mnie niczego. Chyba, żebym cię przekupił, ale ty wyglądasz jak mag. Ten mag mnie nie interesuje. Nie interesuje. Ty masz takie rzeczy złodziejskie, ty masz retorykę i takie pierdoły. Ty też mnie tego nie nauczysz. Na górze gildia wojowników chyba się kłania. Musimy też sprawdzić, czy możemy dołączyć do gildii wojowników. Aha, tylko handel jest. W sumie, no, musimy rozkminić... lepszy ekwipunek i umiejętności. Myślę, że wchodźmy do gildii wojowników, tak. Ewentualnie się zajrzyjmy do tych frajerów. Tam wszystkich nie muszę zabijać, chyba czterech muszę ich zabić, tak? W środku ilu ich jest? Chyba akurat, nie? Nie wiem, kurwa, ale no nie, jestem jeszcze za słaby na krwawą łaźnię. Panowie. Ty jesteś, co? No, ty nie lubisz mnie, frajerze. Dobra, ty nie jesteś tym typem w czerwonych włosach. A to może ty?
Czy możesz mnie... A, takie pierdoły. Dziwne, że ty mnie tak lubisz. Mędrzec. Ty musisz zginąć, mędrzec. Nie lubisz mnie na tyle, co? Ciemnoskórzy, czerwonoocy, elfy. Okej. No bo nic więcej mi nie powiesz. Ale ty też musisz pewnie zginąć. Kurwa, kusi mnie. Damy im wszystkim radę? No nie, no raczej nie. Raczej nie damy im wszystkim rady. Nie. Chodźmy do gildii wojowników, tak. Chociaż nie wiem, czy oni mnie tam nauczą czegoś, bo nie należę do gildii, ale może dołączymy. Zobaczymy. Ale wiemy, że tak, że wszyscy są w tym pomieszczeniu, których potrzebujemy odstrzelić. No, lepszy ekwipunek. Umiejętności i lecimy z nimi, nie? Myślę, że w przyszłym odcinku jeszcze ja tu się pokręcę, pokminię, zobaczymy. Żeby to zrobić, tą łaźnię, bo to jest w sumie też ciekawy wątek, który chciałbym tu zrobić. Morderstwo tego typa, nie wiem. Ten dziennik trochę mnie denerwuje, bo jest prymitywny, no ale gierka jest dość stara. Te zadania tak się trochę tam giną w tym dzienniku, nie? Szkolenie, tarcza, średni pancerz, długie ostrze, żadne z tych rzeczy, kochani. A czy na przykład... Tak. A nie ma nic, żebym do was dołączył. Ciekawe. Handel, a ty masz tu jakąś broń. Krótkie ostrze. Krótkie ostrze, to jest już fajne. Paraliż przez 10 sekund, ładunki 200. Złowieszczy miecz. Ile to kosztuje? Kurwa, 350. Posrało cię, gościu. A szkolenie? Ciężki pancerz, broń wybuchowa, płatnerstwo. Płatnerstwo nie jest naszą mocną stroną. Don't stand about. Get moving. Właśnie dołączyć do gildii. Wyglądasz na osobę, która potrafi się o siebie zatroszczyć. Zanim cię zapiszą, możesz chcesz rzucić okiem na nasz kodeks. Czy też wolisz wstąpić w nasze szeregi natychmiast? Pamiętaj, że nasze zobowiązania wobec swoich panów i braci zawsze postępują odważnie i honorowo. No nie, to w ogóle nie pasuje do naszej postaci. Tak swoją drogą. Ty nie możesz nas szkolić. Trochę nas nie lubisz. Nie wiem, czy ona się wkurzyła, że jej odmówiliśmy. Ale już wiem, gdzie kupimy broń. Tutaj. Więc okej. Dobra. Szkolenie, walka. Kurwa. Krótkie ostrza, panowie. Krótkie ostrza. Tarcza, włócznia, atletyka. Ja pitole, no. Tarcza też mnie tak średnio jara. No te krótkie ostrza mnie najbardziej interesują. Szlak. Dobra, najwyżej sobie zakończymy ten odcinek, nie? Mhm. Myślę, że tak. Chociaż jeszcze ciekaw jestem, czy jakbym ją przekupił. Nie wiem, czy ona pójdzie na to w końcu, to wojownik. Czy by mogła nas nauczyć, bo jestem ciekaw, co ona, czego może nas nauczyć. No właśnie, oj chyba.
Nie, dobra. Okej, w takim razie w tym odcinku to by było na tyle. Będzie trochę nieco krótszy, ale muszę się dalej przygotować, co chcę robić, nie? Posprawdzać zadania, przygotować się do tej krwawej łaźni, bo myślę, że tym zajmiemy się w następnym odcinku. No i co? I będziemy też powoli kończyć Balmorę, nie? Zobaczymy, czy jeszcze są jakieś ciekawe zadania tutaj do zrobienia. Zastanawiam się, no nie, no to nie pasuje do naszej postaci, tak idzie wojowników, a nie chcę tego robić na siłę. No to znaczy byłby exp, nie? Ale no nie wiem. Czy to pasuje? Nie, bardziej gild jakichś skrytobójców, nie? Którzy akurat polują na nas. Ale nie, gildia wojowników, gildia magów tym bardziej, nie. Ale też jeszcze sprawdzę, ale dobra, na dzisiaj to by było na tyle. Także ja muszę się na pewno ustawić przed drzwiami, jak będę zaczynał następny odcinek. Czy tam grał, bo wiecie, problemy. Ale także wpadajcie do opisu. No i co, ładnie podciągnęliśmy Balmorę. Zostało, na pewno tą krwawą łaźnię będę chciał zrobić. I zobaczymy, jeszcze muszę dokładnie przejrzeć ten zagmatwany dziennik. Ale dobra, także na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i... A, jeszcze możecie pisać jakieś info o Balmorze czy coś, o czym bym zapomniał. No, także trzymajcie się i na razie.